Hejeczka dziewczyny, nie wiem czy światło jest jeszcze ok, ale nagrywam dla was teraz inne filmiki, ale stwierdziłam, że muszę do wam przecież jeszcze dzisiaj nagrać filmik z nowościami, żebyście jeszcze te kosmetyki mogły dorwać. Nie wiem czy w tych samych cenach, czy traficie też na promocję, ale stwierdziłam, że póki pamiętam co ostatnio kupiłam, pewnie to nie jest wszystko, to wam daję znać. I już we wrześniu niestety poczyniłam zakupy, ale zastanawiam się, czy na październik nie zrobić sobie takiego wyzwania nie kupowania kosmetyków przez cały październik. Podpatrzyłam takie coś robiła Karolina Samson, podlinkuję wam jej YouTube'a, bo naprawdę fajna dziewczyna. I zastanawiam się właśnie, czy sobie tego nie zrobić. No już w październiku, we wrześniu już coś tam kupiłam, więc się nie uda, ale w październiku z ubraniami nie wiem, bo może coś tam kupię, ale kosmetyki właśnie... Może warto byłoby sobie chociaż na jeden miesiąc coś takiego wprowadzić. Dajcie znać, może razem spróbujemy, dajcie znać. Lecimy, zaczniemy od kolorówki i coś, co już wam pokazywałam na Instagramie. Było głośno, więc pewnie nie przeoczyłyście tego. Puder z Laura Mercier, ten Translucent, to jest trudne słowo dla mnie, szczególnie przy aparacie. Loose Setting Powder. I on w Douglasie był na ofercie miesiąca, czyli pewnie on przez cały wrzesień będzie za 159 zł z 225. I ja już wielokrotnie chciałam kupić tam puder dziewczyny, ale już nawet nie to, że ja się zastanawiałam, bo ja stwierdziłam, że okej, no kurczę, nagrywając na YouTubie, nie próbując tego pudru, no to trochę siara, że tak powiem. No więc chciałam go kupić, ale zawsze coś tam mi wypadało, zawsze zapominałam, zawsze na początku miesiąca wszyscy o tym krzyczeli, ja zapomniałam, później nikt już tego na Instagramie też nie pokazywał i ja zawsze zapominałam kupić w tej promocji, a wiedziałam, że on występuje w tych promocjach, więc nie chciałam kupować go w pełnej cenie. No i teraz kupiłam. I powiem wam dziewczyno, używam go już z tydzień i naprawdę to jest świetny puder. Jest drogi, mam nadzieję, że będzie wydajny, dziewczyny wszystkim wiem, że jest wydajny, bo jest go tu naprawdę dużo, tu jest 29 gramów, więc naprawdę dużo produktu i jest super, naprawdę takiego pudru, no ja nie aż tak mocno takich drogich pudrów nie kupuję, sypkich, ale takiego pudru jak ten nie miałam. Piękny kolor, bo on nie jest biały, jak go nałożycie za dużo, to troszeczkę bieli, ale to za chwilę się wszystko neutralizuje. Pięknie wygląda na wszystkich podkładach, na których go próbowałam. Próbowałam na Bourjois, nie Healthy Mix, tylko Bourjois ten taki płaski, to jest chyba BB z Bourjois. Pięknie wygląda. Na Estée Lauder Double Wear pięknie wygląda. Solo na skórze, bo ja bardzo często też tak wychodzę, pięknie wygląda. Pod oczami też wygląda pięknie, chociaż jest chyba osobny puder z Laura Mercier pod oczy. Jak macie, to dajcie znać, bo się zastanawiam, może kupię. I nie wiem, czy właśnie nie iść i nie zacząć próbować trochę więcej kosmetyków. Jeżeli macie coś z tej firmy jeszcze, to polećcie, bo no ten puder jest naprawdę znakomity. On jest drogi, ale jeżeli będzie tak wydajny za te 159 zł, to myślę, że naprawdę warto, bo on wygląda pięknie. Na przykład z tym podkładem Estée Lauder Double Wear trzeba mega uważać, czym się go utrwala, bo on sam w sobie jest dosyć suchy, jest taki tworzący już dosyć dużą, potrafi stworzyć maskę. Ja go nakładam ekstremalnie mało, więc on mi na twarzy nie robi maski, ale on robi taką warstwę cięższą na tej skórze, więc jak go dopudrujecie czymś strasznie matowym, to to będzie wyglądało źle. Natomiast przypudrowany faktycznie tym pudrem wygląda przepięknie. I to jest taki puder, który daje takie bardzo miękkie wykończenie. Coś cudownego, naprawdę rozumiem, o co chodzi z tym pudrem. Druga rzecz, to kupiłam w drogerii Pigment pędzelek z Boho Beauty i naprawdę jest fajny, to jest 234 overshading. Także naprawdę fajny, on jest taki dosyć długi, tak jak widzicie. Jest spłaszczony, ale taki był idealny właśnie w załamanie. Pięknie rozblendowuje, to jest syntetyczny. Naprawdę bardzo, bardzo mięciusi, bardzo przyjemny, bardzo fajny pędzelek, także mogę go wam na pewno polecić. I z kolorówki kupiłam jeszcze pomadkę, już wam ją pokazywałam, nie wiem czy widzieliście ulubieńców czy nie, bo nie wiem co pójdzie wcześniej, ale chyba ulubieńcy. No to już widzieliście, pomadka z Maybelline 373. Jakoś niedługo ma być promocja w Rossmanie podobno, także warto się zaopatrzyć, bo jest to świetna pomadka, naprawdę genialny kolor, piękny, ale też widzieliście w ulubieńcach. Kolejną rzecz, którą kupiłam właśnie też ostatnio w Rossmanie na promocji za 9 zł, to jest pomadka ochronna z EOS. I ja już miałam te jajeczka EOS i one były ok. No, jakoś tak wiecie, nic nie urywały, ale były ok. Natomiast powiem wam, że ta wersja według mnie jest dużo, dużo lepsza. Ja mam akurat truskawkową i ona dla mnie smakuje jak mamba malinowa. Nie jak truskawka, tylko jak mamba malinowa. I ona, ja mam w tej chwili tylko tą pomadkę na ustach. Tak pięknie nawilża usta. Tak je wygładza, tak jest miękcza. Bo ja na przykład po niektórych pomadkach mam coś takiego, że je nałożę, chwilę jest ok i nagle strasznie mi się podkreślają wszystkie skórki. I te skórki, które miałam, robiły mi się takie sztywne, drapiące i wygląda to ohydnie. Po tej
Usta są mięciutkie, jedwabiste, z automatu od razu. Naprawdę dziewczyny polecam, sprawdźcie sobie, bo jak za 9 zł, to według mnie naprawdę warto, jak ją dorwiecie na promocji, jest świetna. Jedna z najlepszych pomadek ochronnych, jaką miałam. Drugą taką super, którą mam, to jest Natural Secrets. To są te dwie świetne, ale ta naprawdę strasznie mnie zaskoczyła. Kupiłam to trochę ze względu na to, że ja po prostu lubię EOSy. Piękne opakowanie, trochę z tym pokusiłam, no i promocja, mówię 9 zł, czemu nie? Genialna, naprawdę genialny produkt do ust. Ja już jestem w szoku, bo nie liczyłam, że to będzie coś tak fajnego. I kupiłam jeszcze lakiery do paznokci z Neonail. Ja kiedyś używałam Neonaila i tak średnio. Później przerzuciłam się na Semilaka i cały czas używałam Semilaka. W tej chwili, jakbyście pytały, ja mam taką tą bazę, chyba 5 w jednym z Semilaka, gdzie ona wam robi za kolor tak naprawdę. Nie musicie kłaść bazy, nie musicie kłaść koloru, nie musicie kłaść topu, tylko macie wszystko w jednym i to jest dla mnie idealne rozwiązanie, kiedy ja nie mam czasu, plus do tego piękny kolor. I coś takiego samego kupiłam z Neonail, bo Niesia pokazywała, tylko pani mi to dała. A właśnie Niesia mówiła, że to jest w białym opakowaniu ze srebrną nakrętką i ja później na drugim stoisku Neonaila to widziałam, no ale już wcześniej kupiłam to. I to jest takie samo jak ten Semilac, czyli to jest taka baza, tylko że Neonail ma ten minus, że na Neonail trzeba położyć jeszcze top. Więc to trochę już nie jest to samo co Semilac, ale dobrałam sobie dwa kolory, stwierdziłam, że po prostu spróbuję, jak one teraz wypadają. To jest jakaś nowa kolekcja i to jest taki kolor musztardowo-pomarańczowy. I drugi, który dokupiłam i raczej będę je nosiła właśnie w komplecie. Ewentualnie ta zieleń będzie pojedynczo, butelkowa zieleń. Nie miałam takich kolorów, widzicie? Bardzo, bardzo ładna butelkowa zieleń. Jak ta butelkowa się na Lady Green. A ta to jest Falling Leaves. Także takie dwa kolory, myślę, że razem będzie to fajnie wyglądało. Zobaczymy, dajcie znać, które lakiery hybrydowe wy najbardziej lubicie. I przechodzimy do pielęgnacji, bo tego jest ogrom. Przejdziemy przez perfumy może do pielęgnacji. Dwa zapachy mam. Pierwszy zapach, który dostałam na urodziny od męża. I uwielbiałam. No nie powiem, podpowiedziałam mu. Ale wiecie, już po 3 latach, po tylu latach bycia razem, to już sobie podpowiadamy. I to jest Armani, już wam mówię, Because It's You. Oni tam mają dwa zapachy. Mi chodzi o ten Because It's You. Obłędnie piękny zapach. Bardzo ładna butelka, klasyczna. Ja pamiętam, że ten zapach powąchałam. Byłam z koleżanką w Sephorze i tak sobie po prostu, wiecie, jak to dwie baby sobie chodziłyśmy, wąchałyśmy, psikałyśmy, no mówię, o zobacz ten. I jak ja sama w życiu bym po ten zapach nie sięgnęła, bo jakoś do tej pory nigdy te zapachy Armani do mnie nie trafiały. Ale ten zapach, i on jest tak trwały, dziewczyny, to jest tak trwały zapach. Na jesień, dla mnie zimę to będzie obłęd po prostu. Piękny zapach. Nie opiszę wam, czym on pachnie, bo ja tak nie umiem. Podlinkuję wam, to sobie zobaczcie nuty, ale po prostu jest przepiękny ten zapach. Naprawdę piękne perfumy. Bardzo mocne, bardzo trwałe, bardzo wyraźne. I ja takie perfumy uwielbiam, gdzie się wystarczy, że 3 razy nawet psiknę, bo ja nie lubię być taka, wiecie, że wszyscy wokół mnie umierają od tego, jak ja pachnę, że się cała oblewa mnie. 3 razy się tym psiknę i to jest dla mnie wystarczające, bo ładnie pachnie, ale nie zabijam wszystkich wokół. I to się trzyma cały dzień. Naprawdę genialne. A druga, tańsza wersja, taka kupiłam, wiecie, na co dzień do pracy, żeby mieć. To jest, są, słuchajcie, perfumy z Reserve. Ostatnio dosyć dużo osób na Instagramie różne te perfumy z Reserve pokazywało, więc byłam, robiłam zakupy, mówię, powącham. I ja mam zapach Basic. I to jest taki troszkę słodszy zapach. 49 zł to kosztuje. Bardzo ładna buteleczka. Także już nie tylko Zara będzie pewnie słynęła z zapachu. No zobaczcie, jaka piękna, naprawdę piękna buteleczka. No i ten zapach jest taki, to jest ewidentnie inspiracja jakąś, ja ten zapach znam. Naprawdę ten zapach jest znany, dziewczyny. Nie powiem wam, jakich to jest perfum zapach takich oryginalnych, drogich, ale to jest mega znany zapach. Nie wiem, czy ona jak si trochę nie pachną, no nie wiem, nie powiem wam teraz, ale naprawdę to jest ewidentna inspiracja czymś bardzo, bardzo znanym za 49 zł i super się utrzymuje, także naprawdę polecam wam, zajrzyjcie sobie, powąchajcie sobie te perfumy z Reserve, bo naprawdę są świetne. Ja już Zarę dawno przetestowałam, wiem, że zapachy z Zary są też świetne, ale właśnie tutaj w Reserve mówię, a pokuszę się, sprawdzę, czy faktycznie są takie fajne, jak ostatnio sporo osób mówi i faktycznie są super. No i dalej, moje drogie, hydrolaty. No i znów podbijamy pielęgnację marką Creamy. Pamiętajcie, że do końca września macie rabat na Creamy. Na dole macie wszystkie informacje. I teraz Creamy wypuściło
dużo, nie 4, słuchajcie, tam już jest chyba z 6 nowych hydrolatów. Oni już kilka mieli wcześniej, ale teraz wypuścili bardzo, bardzo dużo nowych hydrolatów. Już nie pamiętam, nie chcę was ściemniać, ile teraz weszło. Ja mam akurat 4 hydrolaty. Najnowszy jest jaświnowy. Posiada podobne do naszej skóry pH, czyli ona wam może robić jako tonik, jako hydrolat. Możecie się w ciągu dnia psikać, bo mają bardzo fajne atomizery. Codziennej pielęgnacji skóry. Wykazuje działanie anti-aging, tonizujące, kojące zmysły. Posiada delikatny jaśminowy zapach. I zapach jest, ojejku, obłędny, ale to nie jest taki delikatny zapach. To jest taki zapach, znaczy dla mnie jest ok, ale on, wiecie co? Są takie zapachy w Zara Home, nie wiem czy kojarzycie, i to są patyczki zawsze i one są właśnie coś z jaśminem nazwa. I ja ten zapach uwielbiam, bo ja mam i patyczki, mam i świece w tym zapachu, mam i mydło do rąk z Zary w tym zapachu i to pachnie identycznie. Przepięknie. Bardzo fajne atomizery, już wam pokazuję właśnie jak one psikają. Czekajcie, tak wam pokażę. Nie wiem, czy byłyście w stanie w ogóle to zauważyć. Robią chmurkę. Dosłownie to jest chmurka, za co ja kocham właśnie creamy. Mało która marka jest w stanie dobrać takie fajne atomizery, żeby się też w ciągu dnia mogły tym psikać. Ten uwielbiam i uwielbiam go na wieczór, dlatego że on po prostu koi moje zmysły. On mnie tak wycisza, taka się czuję. Jeszcze jak na niego później robię sobie masaż tym olejkiem Yonkakai. To jest po prostu dla mnie, odpływam zmysłami na przykład po takim mega ciężkim dniu, kiedy naprawdę ostatnio jest hardcore u mnie. Ja się spsikam tym, umyję sobie buzię, spsikam się hydrolatem i później wykonam sobie jeszcze tym Yonkakai taki delikatny masaż na tyle, na ile mam czas i siłę. Odpływam, zasypiam szybko, jest to taki mały rytuał dla mnie pielęgnacyjno-relaksacyjny. Naprawdę dziewczyny, wprowadzić coś takiego dla siebie wieczorem naprawdę warto. Ja wiem, że nie wiem, niektóre z was mają dzieci, jesteście zabiegane, pracę, ale takie 5 minut dla siebie z tak fajnie działającymi i tak super pachnącymi kosmetykami, które naprawdę koją wasze zmysły, dużo zmienia. Ja to wprowadziłam, cieszę się, że takie, mówię, 5 minut dla siebie wieczorem po prostu sobie poświęcam. Nawet jak czasami nie mam już siły, to to robię, bo to po prostu mnie tak relaksuje i tak odpręża, że warto, dziewczyny. Trzeba też o same siebie po prostu dbać, o tą sferę też taką, wiecie, trochę psychiczną. Jeżeli macie takie, wiecie, dużo, dużo na głowie, to myślę, że warto. I jeszcze mam 3 inne hydrolaty. Hydrolat eukaliptusowy. I ten hydrolat pachnie specyficznie. Spróbuję wam go do czegoś przyrównać, ale ciężko. Czuć taki trochę mentol, takim trochę właśnie eukaliptusem. Gdzieś tam z tyłu, później jak go psikacie, to czuć takie, jak czasami pastylki na gardło, są jakieś takie holsy, coś takiego, ale to nie jest taki mocny zapach. Po prostu próbuję wam gdzieś tam to pokazać, bo z tymi hydrolatami jest tak, że one wszystkie, szczególnie te z creamy, naprawdę są rewelacyjne, jak wszystkie ich kosmetyki. One wszystkie będą super działały, tylko nie każdemu każdy zapach może podpasować. Ja jestem takim typem, że mi nawet czystek przechodzi u mnie. Czystek jest według mnie fatalnym zapachem, jeżeli chodzi o hydrolaty, ale ja go przeżyję dla jego właściwości. Ale może nie wszyscy z was są jeszcze przyzwyczajeni do takich zapachów naturalnych, więc tutaj macie eukaliptusowy i eukaliptusowy, jeżeli macie cerę trądzikową, problematyczną, tłustą, właśnie jakieś wypryski ze skórniki, świeci wam się skóra, to eukaliptus dla was będzie świetny. On też jest świetny na rano, słuchajcie, bo on naprawdę mega tak ożywia. Tak, wiecie, dodaję wam od razu energii. Świetny jest na rano, ja go bardzo właśnie lubię na rano. I on polecany dla cery problematycznej, tłustej, mieszanej, starzejącej się, wrażliwej. No i tutaj tak samo działanie przeciwzapalne, gojące rany, gojące wypryski, wyciszające. Także to może być mega fajny dodatek po prostu dla waszej pielęgnacji skóry. Nie tylko wam tonizuje skórę, ale też działa, ma dużo właściwości dodatkowych. I właśnie to, co mega, mega w creamy, w tych hydrolatach lubię, to oni mają takie hydrolaty, gdzie raczej nigdzie ich nie dostaniecie. No jaśminowy może ok, ale z eukaliptusa ja nie widziałam w żadnej innej firmie, żeby mieli hydrolat z eukaliptusa. I te hydrolaty są w bardzo dobrych cenach, są chyba 49 zł, plus macie ode mnie 15% zniżki do końca tego września. To naprawdę to jest dobra cena jak na hydrolaty, bo teraz hydrolaty tyle kosztują. Ja wam pokażę, kupiłam jeszcze jeden hydrolat inny i też powyżej 30 zł za niego zapłaciłam. Także to jest naprawdę super cena za hydrolaty w creamy, bardzo normalna jeszcze z tym rabatem. A do tego macie takie wyjątkowe hydrolaty, gdzie nigdzie indziej ich po prostu raczej nie znajdziecie. Tutaj mam jeszcze hydrolat z czarnej porzeczki. I to dosłownie pachnie jak taki krzak czarnej porzeczki. To pachnie, też go bardzo lubię. I ja też go bardzo lubię na rano. Moim ulubionym na wieczór zdecydowanie jest jaśmin. Te uwielbiam rano albo w ciągu dnia. Ja te jeszcze miałam, jak było tak ciepło, bo one wchodziły na pewno jeszcze w sierpniu i one właśnie były rewelacyjne, jak było tak ciepło w ciągu dnia się spsikać. I ta porzeczka to jest dosłownie, ja w domu rodzinnym miałam bardzo dużo krzewów tych krzaków czarnej porzeczki i to jest taki
trochę zapach tego dzieciństwa, jak się te porzeczki, słuchajcie, zrywało z tych krzaków. Bo to właśnie takim połączeniem tych liści i tych owoców pachnie, naprawdę coś genialnego. I tutaj właściwości to też jest polecane dla skóry dojrzałej, tłustej, mieszanej. Także też na przykład, jeżeli nie bardzo ten zapach eukaliptusa Wam podpasowuje, no raczej nie lubicie takich zapachów, to sięgnijcie sobie po czarną porzeczkę, jeżeli macie właśnie cerę tłustą, mieszaną, trądzikową, taką problematyczną. Plus do tego on wykazuje bardzo fajne właściwości anti-aging, no bo w ogóle czarna porzeczka ma takie też właściwości. Różne surowce z czarnej porzeczki mają takie właściwości antystarzeniowe, więc tutaj jak najbardziej też fajna sprawa. Mówię, na rano to dla mnie też jest kosik. I ostatni, który mam, to jest hydrolat opuncji figowej. No i tutaj już mamy, dziewczyny, strzał w zmarszczki, taki naturalny, bo znaczy no olej z opuncji figowej raczej jest naturalnym botoksem, więc tutaj bym o hydrolacie no nie powiedziała, że to zadziała Wam na pewno jak botoks, ale żeby wspomóc, spotęgować tę walkę ze zmarszczkami, jak najbardziej hydrolat z opuncji figowej będzie super. I on, powiem Wam szczerze, że jest taki najbardziej neutralny zapachowo. On dla mnie praktycznie nie ma zapachu. Więc jeżeli jesteście wrażliwe gdzieś tam na zapachy, bo hydrolaty będą miały zapachy, dziewczyny, bo to są naturalne po prostu wody powstające w tej destylacji po prostu, więc hydrolaty będą miały zapachy. Jeżeli jesteście wrażliwe i chcecie dosyć neutralny, no to myślę, że ta opuncja figowa będzie dla Was i to będzie rewelacyjne. Jeżeli chcecie dodatkowo mieć efekt tonizowania, ale żeby ten taki ala tonik, no bo to jest hydrolat, a nie tonik, ale ma właściwości tonizujące, czyli możecie go używać jako tonik, żeby tonik po prostu Wam dodatkowo robił bardzo fajny efekt, no i ten Wam będzie właśnie wspomagał taką kurację anti-aging. Także myślę, że warto. Ja je mieszam. Jaśmin leci u mnie w tej chwili na wieczór ze względów takich relaksacyjnych i takich odprężających. Kot coś szaleje. Natomiast właśnie porzeczka eukaliptus leci na rano, a tą opuncję figową też raczej stosuję na wieczór, na przykład pod jakiś sera anti-aging, też bardzo fajnie się po prostu ta opuncja sprawdza. A i słuchajcie, tutaj jeszcze mam właśnie miniaturkę kremu Moringa Forever. Jak wiecie, to jest ten mój ulubiony krem, więc też mam teraz jego miniaturkę po prostu. Jest cudowny, one są bardzo fajnie też pozabezpieczane. Do podróży mnie się we wrześniu też jeszcze trochę podróży szykuje i ogólnie przez najbliższy czas różne rzeczy się będą działy, także taka mini wersja właśnie jak najbardziej się przydaje. Taką mini wersję też możecie sobie kupić po prostu na spróbowanie. Na tej mini wersję też macie minus 15%, jakbyście chciały. Dalej coś, co kupiłam w Hebe, kurde, muszę się spiąć, bo się rozwodzę. To jest serum z bentona, kakao i to ma być, co ma to serum robić? Ono było na jakiejś mega promocji z 90 zł chyba na 40, dlatego stwierdziłam, że wezmę i spróbuję. Ono ma być nawilżające, rozświetlające, z kwasem hialuronowym, z ekstraktem z kakao. Właśnie głównie ma tak nawilżać tą naszą skórę i ją regenerować. Jeszcze nie używam, więc Wam nie powiem. Ale myślałam, że w ogóle to będzie opakowanie szklane, a jest plastikowe. Ale w sumie z drugiej strony na przykład na podróże spoko, bo jest bardzo, bardzo leciutkie, także jestem jego bardzo ciekawa. Jak miałyście, to dajcie znać. Ładna ta buteleczka w ogóle. No także dajcie znać, czy miałyście te sera z bentonu, bo mnie zaciekawiło i po prostu kupiłam. Teraz dwie rzeczy z Taupy. To też na jakiejś mega promocji kupiłam. Pierwsze to, i to jest nowość, nie wiem, czy o tym słyszałyście, Taupa Dermo Face Sebio Max Effect. I to jest złuszczający koncentrat zwężający pory. Niebawem, myślę, że w przyszłym tygodniu, a może jeszcze w tygodniu, jak dam radę, nagram Wam na pewno filmik o kwasach. I będą różne te filmiki. Na pewno jeden z filmików to będzie filmik taki, w którym postaram się Wam scharakteryzować dane kwasy, żebyście mogły sobie wybrać, który dla Was może będzie najlepszy, żeby Wam jeszcze ułatwić ten wybór. I ten kosmetyk, on miał właśnie kwas salicylowy. Kurczę, wyrzuciłam to, wiecie co? To główne opakowanie. Ale przeczytam, co tu pisze producent, co ma ten kosmetyk robić. Złuszcza zrogowaciały naskórek. W 7 dni redukuje niedoskonałości i ilość porów, usuwa uporczywe i nawracające niedoskonałości, eliminuje podskórne krosty i grudki, rozjaśnia przebarwienia, przeciwdziała ich powstawaniu, wspomaga nocą regenerację i odnowę naskórka. Może być stosowany codziennie i już nie pamiętam, jakie to były kwasy, na pewno salicylowy i coś jeszcze. Jak chcecie, na pewno w tym filmie o kwasach Wam to pokażę. Używałam to kilka razy do tej pory, bo na razie jeszcze były takie słoneczne dni. Używałam to kilka razy i powiem Wam, fajne cenowo i wydaje mi się, że to może być naprawdę ekstra kosmetyk. Muszę jeszcze poużywać, ale idzie to w dobrym kierunku. Taka podpowiedź, może jak znajdziecie gdzieś to w promo, ja to kupiłam w Hebe. Jak znajdziecie to w promo, to myślę, że na pewno warto kupić. A druga rzecz, już Wam w filmie w bublach o tym mówiłam, że to jest nie bubel, tylko przeciwieństwo do tego kosmetyku z Taupy, który u mnie nie działa. To jest Taupa Strefa T, enzymatyczna maska z glinkami, papaina, błękitna i biała glinka i różowe pomelo.
genialny produkt, według mnie dużo lepszy niż ten enzym, niż ten peeling 3 enzymy z Taupy. To robi mega efekt oczyszczenia, także mega Wam polecam, a więcej o tym kosmetyku mówiłam w tym filmie z bublami. Kupiłam też to. Możecie się dziwić, że właśnie kosmetyk pielęgnacyjny z L'Oreal'a wylądował w moich zakupach, ale kupiłam to. To jest L'Oreal Hydra Genius chyba. Aloe Vera to jest chyba taka seria dla skóry, tak, normalnej i mieszanej, akurat ta wersja. Kupiłam to tylko i wyłącznie z tego względu, żeby to dla Was przetestować, jak to się sprawdza. Dużo, bardzo, bardzo dużo osób na YouTubie, na Instagramie poleca tą serię. Skład nie jest najgorszy, no nie jest to dobry skład, ale nie jest też fatalny, więc stwierdziłam, że dobra, przetestuję. Na razie go użyłam 2 razy, więc nic Wam nie będę mówiła, ale na pewno nie daje to jakiegoś ekstremalnego nawilżenia. To od razu Wam mówię, to raczej ja traktuję jako kosmetyk, jako takie serum. Ale no, zobaczymy. Potestuję dłużej i Wam na pewno gdzieś o tym więcej powiem, bo cały czas mnie prosicie, żebym Wam też drogeryjne kosmetyki testowała. No, ja widząc te składy w tych drogeryjnych kosmetykach, no naprawdę dziewczyny, wolę dołożyć kasę i kupić sobie coś z creamy, które naprawdę wypada fajnie cenowo, z takimi jakościami. Nie mówiąc już o Lush na przykład, Botanicals, gdzie tam już jest w ogóle petarda, ale ceny ja rozumiem, że to nie są dla każdego. Dobra, dalej to, co jeszcze kupiłam? Aha, to kupiłam w drogerii Pigment. Właśnie jak byliśmy w Krakowie, chciałam zrobić zakupy, naprawdę duże zakupy, bo miałam taką listę, ale nic nie było kompletnie stacjonarnie z tego, co chciałam, więc tak kupiłam sobie na siłę pędzelek i taki olejek z 4 szpaków. To jest mydlarnia 4 szpaki, olejek, śliwka i wanilia. Myślałam, że to będzie pachniało tak bardziej śliwkowo jak te rzeczy z Ministerstwa Dobrego Mydła, czy z takiej jeszcze jednej mam... Już nie pamiętam, z czego mam taki peeling śliwkowy. Z Hagi chyba mam ten peeling śliwkowy. Nie pachnie to w ogóle śliwką, trochę wanilią, więc nie jest aż taki, no może i dobrze, bo nie jest taki mdlący ten zapach, ale powiem Wam, że bardzo się zaskoczyłam tym olejkiem, bo on w ogóle nie zostawia praktycznie tłustej warstwy. No wiadomo, że jest to olejek, ale ja go stosuję po kąpieli, kiedy mam to ciało jeszcze takie, osuszam się ręcznikiem, delikatnie wilgotne ciało i wtedy to, i naprawdę to się genialnie wchłania, nie trzeba tego dużo, super kosmetyk, naprawdę jestem zaskoczona, nie myślałam, że będzie aż taki fajny, także zobaczcie sobie, bo ja teraz myślę, że na tą zimę, jesień, no, już o zimie myślę, jeszcze jesień nie przyszła, już o zimie mówię, że na tą jesień, zimę będzie genialny do ciała. I teraz Wam pokażę, jak już jesteśmy przy ciele, to Wam pokażę jeszcze te 2 rzeczy do ciała. Pierwsze to jeszcze kupiłam latem, ale Wam nie pokazywałam tego. To jest Bielenda Body Positive. Super koncentrat ujędrniająco wygładzający z Bielendy. On ma całkiem fajny skład po prostu. Powiem Wam, że ta Bielenda nawet te składy nie ma takie najgorsze, ponieważ on ma na pierwszym miejscu wodę, no okej. Okay. Później ma kofeinę, więc naprawdę ekstra. Glicerynę. Nie wiem, dlaczego tu jest sól jakaś. Ale powiem Wam, że ten skład, jak tak na niego popatrzyłam, ma sens, więc kupiłam chyba za jakieś 18 zł. Jeszcze Wam za dużo nie powiem, ponieważ go zaczęłam stosować i później przerzuciłam się na coś innego. Ale myślę, że teraz też go będę stosowała cały czas, także dam Wam znać, jak on się na pewno sprawdza. Kolejna rzecz, którą kupiłam totalnie nie planując tego zakupu. Były dni Super Farm i tam wtedy naprawdę są bardzo, bardzo fajne rabaty, wtedy warto sobie kupić te kosmetyki. No i tak się wiecie, chodziłam tam, patrzyłam, co sobie kupić i jedna pani oglądała właśnie te produkty marki Elancel. Ja nie wiem... No te, nie wiem, chyba Elancel, tak załóżmy będę to wymawiać, dokładnie nie wiem, jak to się czyta. I właśnie tak tam, nie wiecie, przeglądała i pakowała do koszyka po kilka sztuk. No i ja się po prostu tej pani podpytałam, czy one są jakieś takie ekstra. I pani powiedziała, że tak, a szczególnie to ta wersja na noc. Więc wiecie co, no stwierdziłam, no to jest drogie, bo to ja w promocji za to dałam ponad 70 zł. No ale stwierdziłam, przetestuję, zobaczymy, dam Wam znać. I dziewczyny, tak jak się mówi, że bez ruchu, bez diety nie zwalczycie celulitu i to jest prawda. I teraz nie chcę, żebyście mnie zrozumiały, że możemy leżeć na kanapach i zajadać się chipsami i słodyczami i nie będziemy miały celulitu, bo to jest niezdrowe. Ale powiem Wam, że jeżeli nie włączycie diety i nie włączycie ruchu, a włączycie to, to osiągniecie bardzo dobre efekty. Nie wierzyłam. Nie wierzyłam, że istnieją takie kosmetyki. No okej, ja chodzę na siłownię, staram się w miarę trzymać dietę, teraz mam zamiar ją naprawdę jeszcze mocniej ogarnąć. Szczególnie mówię teraz na jesień, żeby się po prostu dobrze czuć Chcę na tą jesień, żeby te skutki tej jesieni były jak najmniej odczuwalne w moim organizmie, dlatego chcę tą dietę jeszcze mocniej zmienić. Ale powiem Wam szczerze, że no w życiu żaden kosmetyk nie zrobił takiego efektu. Po 3 użyciach, to było przed naszym wyjazdem właśnie do Lemona,
Powiem wam, że nogi były tak gładkie, jak ja po endermologii takich nóg nie miałam, naprawdę. Tutaj w środku też macie instrukcję, jaki masaż macie wykonywać. I ja ten masaż robiłam, od razu wam mówię, używałam tego kosmetyku tak, jak tu jest to opisane. 3 dni, dziewczyny, 3 dni i ja miałam takie nogi, jakich nie miałam po endermologii. Także jeżeli szukacie czegoś, chcecie mieć naprawdę super efekt, bo on nie dosyć... Ja mam uciążliwy problem z celulitem wodnym, szczególnie przed okresem. No i tutaj akurat w przypadku celulitu wodnego sauny i masaże to są zbawienne rzeczy, czyli właśnie dermologię czy masaże, czy taki masaż na przykład, który wykonywałam tym. Chociaż ja sama robiłam różne masaże do tej pory i nigdy nie uzyskiwałam takich efektów. Jezu, ale się rozgaduję. No po prostu, dziewczyny, ekstra. Naprawdę... ekstra, jeżeli wam nie usunie celulitu, bo na przykład macie trochę za dużo tkanki tłuszczowej, no to wam nie rozbije, no aż tak bym w to nie wierzyła, ale na pewno mega wam ujędrni nogi, bo on nie dosyć, że u mnie celulit do zera zszedł znowu, ale to myślę, że duża zasługa jest tego masażu, który był to opisany, że ja to robiłam, ale to jak te nogi były ujędrnione, dziewczyny, jak one wyglądały, wow, naprawdę drogi produkt, naprawdę drogi, ale... No, mówię wam. Oni też tam mają serię dla kobiet w ciąży chyba, czy tam po ciąży. Jeżeli macie na przykład taki problem po ciąży, to może warto spróbować, dziewczyny, bo naprawdę to są bardzo dobre kosmetyki. I teraz 3 rzeczy do włosów. Pierwsza rzecz, którą właśnie też kupiłam Baszko, to jest szampon z trawiasty. Ja już wam go pokazywałam na Instagramie. Mega ciekawy produkt. On jest w takiej szklanej butelce. Macie taki korek, który jest taki, no nie do końca, bo on taki jest, wiecie. Nie do końca się to zamyka, więc trzeba uważać na niego. Trzeba go mocno wkładać, no podróżowanie z nim odpada. I to jest szampon, już wam mówię, co on ma robić. W ogóle ta marka trawiasta to jest hit. To jest naprawdę hit, bo to jest... mózg po prostu eksploduje. I to jest szampon do każdego rodzaju włosów, oczyszcza. On ma też chyba wpływać na porost tych włosów, wzmacniać je. I to jest szampon, którym oczywiście myjemy normalnie włosy, ale to jest szampon, który nakładamy i zostawiamy na 5 minut na włosach i on tam, wiecie, sobie działa i dopiero później go zmywamy. Sądziłam, że to nie będzie myło, bo patrząc na skład tego produktu, mówię, no nie, no przecież to nie umyje moich włosów. No dziewczyny, wow, to jest po prostu szok. Ja jestem w ciężkim szoku, że po pierwsze zero podrażnień, a po drugie genialnie umyte włosy bez żadnej chemii. Wow, po prostu wow. Dajcie znać, czy słyszałyście. Nie jest to tania sprawa, bo około 50 par złotych dałam za ten szampon, ale macie szkło, jeżeli zwracacie na takie rzeczy uwagę, możecie to sobie później wykorzystać jako, nie wiem, jakąś butelkę na napoje i tak dalej, bo tu naprawdę nie... I uwierzcie mi, że to myje włosy. A i dajcie mi znać, bo zastanawiam się też nad szamponami w kostkach. Dajcie znać, wypowiedzcie się na dole, proszę was, podpowiedzcie. I kupiłam też to, a to też kupiłam w drogerii Pigment. I to jest Mint It Up? Chyba tak. Z Amwen, szampon peelingujący. No i on ma drobinki peelingujące, trochę ostre według mnie, no i niestety po nim strasznie mnie podrażniło. I trochę się bałam, bo patrząc na ten skład, no dużo osób zaleca, ale skład, no dużo osób poleca ten szampon, ale ten skład nie jest rewelacyjny. Niestety, dajcie znać, czy jeżeli macie wrażliwą skórę głowy, jak używacie kosmetyków Amwen. Ja odżywki lubię, naprawdę się fajnie sprawdzają, to serum na końcówki też jest dla mnie super, ale no to niestety ja wam tego szamponu nie mogę polecić ze względu na to, że mnie wysypało suchą skórą po nim na maksa. Więc jeżeli macie wrażliwą skórę głowy, no to niestety wam nie polecam. Myślałam, że to będzie naprawdę coś fajnego, a niestety nie. Teraz w Lidlu, nie wiem, czy jeszcze to widzicie, czy nie, są kosmetyki Avon i miałam kupić szampon inny, żeby sprawdzić, ale trochę się boję, kurczę, bo nie wiem, czy też nie będę miała po nim tego mojego takiego, wiecie, suchego upierzu, bo tam mnie strasznie podrażnił, także tego wam nie polecam, no dam Bartek zużyję. I kolejna rzecz też z Baszko, którą kupiłam, to jest coś, o czym też jest teraz dosyć głośno w internecie, to jest marka Nowa Kosmetyka, serum do skóry głowy. Mniej problemów, więcej włosów. Używam, na razie wam za dużo na jego temat nie powiem, bo jeszcze za krótko używam, nie widzę jeszcze jakiegoś mega porostu, ale ja go użyłam 3 razy do tej pory, ale jest o nim głośno i słyszałam, że daje fajnie radę, także nie jest drogie, bo kosztuje jakoś, nie wiem, około 25 zł za taką dużą butelkę, także naprawdę fajna sprawa. I już ostatnie 2 rzeczy z nowości, które wam pokazuję, bo już nie mogę. Coś w kierunku... może nie zero waste, ale bardziej less waste. Chcę iść w tym kierunku, nagram wam też filmik, co ja robię w tym kierunku, jak ja do tego podchodzę, bo do zero chyba nie zejdę, bo chyba nie, ale chociaż staram się robić jakieś małe kroki i ja uważam, że
Lepiej zrobić mały krok niż nie robić nic. Zawsze to dla środowiska na pewno będzie lepsze. I jeżeli więcej z nas zrobi jakieś małe kroki, większa pula społeczności zrobi mniejsze kroki, to da to nawet efekt lepszy niż jedna osoba, która zrobi, wiecie, totalnie nie wiadomo co, nie wiadomo jak zrezygnuje z produkcji śmieci itd., itd. No to według mnie naprawdę, chociaż część ludzi jak zrobi jakiś tam mniejszy krok, to naprawdę będzie fajnie. Więc nagram wam filmik, pod którym też chciałabym, żebyście wy się chwaliły, znaczy chwaliły, podsyłały pomysły, co wy robicie. I właśnie w tym kierunku kupiłam wielorazową, znaczy wielorazową, no tak naprawdę niezniszczalną, dożywotnią praktycznie, maszynkę do golenia. Zastanawiałam się nad tym bardzo długo. Na pewno w tym filmiku Zero Waste wam dam znać, jak się sprawdza, bo jeszcze tego nie używałam. I to jest maszynka na żyletki. Nadal się boję, naczytałam się dużo, że nie ma się czego bać, że będzie ok. I to jest akurat Wilkinson, ja wam dawałam znać na Instagramie, że to jest w promocji za 55 zł. Więc to się opłaca, to jest może jednorazowo większy wydatek, ale ogólnie to się mega opłaca. W tym już były też żyletki. No i to sobie tutaj, na razie tu nie mam żyletki. Otwieracie, wkładacie żyletkę, zamykacie i się golicie. Będę się uczyć, mam nadzieję, że przeżyję i zobaczymy się w kolejnym filmiku, bo ja mam, wiecie, właśnie też taki obraz w głowie. Plamy krwi, podcięte żyły, ja cała pocięta, w ogóle skóra gdzieś, coś, ale może wy używacie, o, to dajcie znać, albo dajcie jakieś mi rady. Jeżeli używacie tych takich, wiecie, maszynek na żyletki, to napiszcie, jak wy to robicie, jak do tego podejść, jak zacząć i tak dalej. Koniecznie dajcie znać, bo ja też szukam takich informacji cały czas w internecie, zanim do tego usiądę, zanim tego użyję, bo nie chcę sobie zrobić krzywdy. I ostatnia rzecz, którą wam pokażę w nowościach. To jest Natural Mojo i nie, to nie jest współpraca. Tak, kupiłam to za własne pieniądze, ale chcę dać wam też taki tip, który ja ostatnio usłyszałam i sama się później popłakałam, że ja tego nie zrobiłam, ale w sumie nie zrobiłam też tego z tego względu, że zamawiałam tylko jedno opakowanie. Ja użyłam kodu chyba akurat tutaj Andziax, bo miała 45% zniżki, także szukajcie, bo różni youtuberzy, już różne osoby na Instagramie mają różne zniżki na to w Natural Mojo, więc jeżeli chcecie kupić, to szukajcie tych najwyższych zniżek. Wiem, że na przykład kiedyś widziałam i żałuję, że nie kupiłam, Małgosia Socha miała na przykład minus 50, nie tip, jeżeli to już spróbowałyście, bo ja na razie kupiłam jedno opakowanie i ja z rabatem za to jedno opakowanie z przesyłką niestety zapłaciłam około 100. Możecie pomyśleć dużo, mało. Jeżeli kupujecie białka, jecie białka, no to wiecie, że one potrafią różnie kosztować. Tu jest pół kilograma za 100, to jest sporo, ale to ma zupełnie inny skład. Także dziewczyny, mega, naprawdę wam to mega polecam. To jest dużo smaczniejsze niż takie normalne, tradycyjne białka. Ma dużo lepszy skład według mnie niż takie popularne białka, daje wam coś też więcej. I słuchajcie, myk i patent na zamawianie tego, jeżeli chcecie zamówić więcej albo z kimś, tam musicie wejść w zakładkę skomponuj swój zestaw czy coś takiego. Wrzucając do tego zestawu 6 produktów, dostajecie na to wszystko minus 30%, ładujecie to do koszyka i później używacie jeszcze kodu, czyli od tego minus 30%, co już macie, wrzucacie sobie jaki tam kod zdobędziecie, czekajcie na jakieś minus 50 czy na minus 45% i wtedy to wychodzi za mega dobrą cenę. Ja już mam skompletowany taki koszyk, czekam teraz, aż dostanę jakiś cynk, że jest jakiś fajny rabat, u kogoś podpatrzę jakiś rabat i będę zamawiała. Dla mnie ten smak Fit Caramel to jest coś obłędnie pysznego i to shake, ten smak plus banan, to jest obłęd, dziewczyny, to jest tak pyszne, że uwierzcie mi, że te wszystkie osoby, które to zachwalają, te smaki przede wszystkim, to naprawdę mówią prawdę. I ja się przekonałam do akurat Natural Mojo, no użyłam kodu Andziax, bo był po prostu najwyższy, jaki znalazłam, ale przekonała mnie do tego Madzia ze Skin Therapy. Ja z nią bardzo długo pisałam o tym, czy to warto, czy co ona widzi po używaniu tego i tak dalej. Ona mnie naprawdę przekonała, przekonała mnie też do tego smaku. Więc z jej polecenia po prostu to kupiłam. I dla mnie, dziewczyny, nie ma to znaczenia, czy kupuję to Natural Mojo, chociaż faktycznie Natural Mojo wyskakuje wszędzie i można mieć trochę tego dosyć, ale to naprawdę jest dobre. Czy to, czy jakiś kosmetyk. Ja jeżeli kupuję to z czyjegoś polecenia, to mam to szczerze w nosie, czy ktoś dostał za to pieniądze, czy nie, bo to jest też jego praca. Ja sama wiem, jak nagrywam dla was recenzje, które zawsze są szczere, niezależnie, czy ktoś mi za to płaci, czy ktoś mi za to nie płaci, czy ja to dostaję w paczce PR-owej, czy whatever. Po prostu to są, jeżeli wiem, że ktoś nagrywa szczere opinie, to mam to w nosie, czy dostaję za to pieniądze, czy nie. A nawet i super, że dostaję pieniądze, że też może z tego czerpać. Dzięki temu też się może rozwijać, kupić sprzęt, kupić sobie, nie wiem, dodatkowe Natural Mojo, czy dodatkowe kosmetyki. Po prostu
To nie jest też łatwa praca. Ja wiem, że wam się wydaje, że o Boże, youtuber, co tam nagrywanie. No słuchajcie, jeżeli ktoś sam nagrywa, bo są, wiecie, są też osoby, które już mają ludzi od tego, więc o tym nie mówię, ale tych ludzi też muszą opłacić. Ale jeżeli, uwierzcie mi, naprawdę jest to jedna osoba, na przykład tak jak ja widzę sama po sobie. Jeżeli ja jestem sama, mogę nagrywać tylko to w soboty. Sama to obrabiam, sama to montuję. Sama to, wiecie, wszystko z tym robię, to jest naprawdę kupę pracy. I wy sobie z tego nie zdajecie sprawy. Krytykujecie wiele osób, że czasem za coś tam dostaną pieniądze. Chociaż z YouTube'a to się dostaje tyle pieniędzy. Przynajmniej ja, która nagrywam tak jak nagrywam, nie mam, wiecie, miliona subów i tak dalej. No to uwierzcie mi, że to są naprawdę małe pieniądze. Co się zarabia z tych wyświetleń i z tych reklam. Że to, uwierzcie mi, naprawdę są tak śmieszne pieniądze, że to w życiu bym się z tego nie utrzymała. A po drugie, gdybym tak dobrze zarabiała na YouTubie, to nie miałabym swojej pracy na pełen etat i swojego sklepu, bo nie musiałabym tego robić po prostu. Więc to wiecie. Więc też weźcie sobie na to poprawkę. A jeżeli uważacie, że to jest taka super praca i dostawanie pieniędzy za nic, proszę bardzo, to róbcie. Kupcie najpierw ten sprzęt za kilka tysięcy złotych i działajcie, i zarabiajcie. Taka jest moja opinia, ale nie o tym miałam mówić totalnie w tym filmiku, ale tak mi po prostu przyszło do głowy, po prostu jak czasem słyszę te komentarze i widzę to. Łatwo jest się zawsze wypowiadać na ten temat, na który nie znamy totalnie, nie mamy pojęcia. To jest najłatwiej się wypowiedzieć, więc to, ale naprawdę dziewczyny, ekstra jest. Naprawdę jest dobre i zobaczycie, że ja będę na pewno to Natural Morzu jeszcze zamawiała, bo smak dla mnie, ten Fit Caramel jest po prostu obłędny. Jeżeli stosowałyście inne smaki, to mi napiszcie, które polecacie, bo ja się bardzo bałam smaków, bo ja nie lubię też takich bardzo słodkich rzeczy. To jest genialne, ten Fit Caramel jest po prostu genialny dla mnie. To jest tak pyszne, że aż ślinka cieknie, a przy tym praktycznie bezkaloryczne, no i macie dużo białka i dużo tam innych rzeczy. Dobra, kończę, to całe nowości